Jesteśmy bardzo zadowolone z efektów pierwszej metamorfozy Odkryj siebie na nowo, dlatego postanowiliśmy wraz z całym zespołem zrobić kolejną edycję. Edycja rusza teraz, 1 września, przez cały miesiąc będzie nabór osób chętnych, które chcą wziąć udział w konkursie. Następnie po początku października podamy w zwyciężczynię w konkursie drugiej edycji. Wylosujemy około 20 osób w konkursie, które wezmą udział. Z tych 20 osób wybierzemy już jedną osobę konkretnie, którą będziemy zmieniać. Będziemy odkrywać jej wnętrze, jej wewnętrzne ukryte piękno i będziemy dodawać jej blasku. Będziemy pracować nad sylwetką danej osoby, będziemy wykonywać jej zabiegi, będzie korzystała również na pewno ze strefy VAK-u, będzie uczęszczała na treningi grupowe, na treningi personalne. O dietę zbilansowaną zadba doradca dietetyczny. Będzie również i podolog, i paznokcie, i kobidomasaże. Bardzo wiele atrakcyjnych zmian. Będziemy mieć również dwie panie fotograf. Jedna pani będzie od fotorelacji, tak? Będzie to Basia Michalska. Sesję zdjęciową, końcową wykona pani Karolina Wozińska. Będziemy również w tej edycji mieli stylistkę Natalię Ślizowską. Zakończenie metamorfozy planujemy na początek stycznia. Zobaczymy, jak będą postępowały efekty w metamorfozie danej osoby. Także kto może wziąć udział? Osoby skryte, osoby niepewne, osoby zakompleksione, kobiety, tak, tylko kobiety, które mają gdzieś jakieś ukryte problemy. Najbardziej chcemy właśnie pracować z taką osobą, żeby odkryła swoje własne wewnętrzne piękno, żebyśmy jej dodały tej pewności siebie. O to w tym projekcie tak naprawdę chodzi.